Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Turysty52 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, ja tutaj na szybko się przebiorę i lecimy do ruin, Tadmoru. Zobaczymy, co tam nas będzie czekać nowego. Tak, nagrywam kolejny odcinek, jeszcze nie mam żadnych porad od was ewentualnych. Do obozu orków Nemrosha. Nie mamy jeszcze teleportu do Tadmoru, ale nie martwmy się o to, bo już za niedługo powinniśmy go zdobyć, zresztą przynajmniej dzięki temu będziemy mogli tutaj lepiej się porozglądać. I szczerze mówiąc, będziemy musieli też znaleźć w tych ruinach tabliczki. Pytanie tylko, bo to udało mi się przeczytać z poradnika, pytanie tylko, czy te tabliczki będą w ogólnie dostępnych miejscach. Tu powinien być ten golemiarz dziadowski. Wiecie co, no pozbyłabym się go osobiście rzecz biorąc, bo będzie mnie potem wkurzał. No i co moi drodzy, ja wróciłam z uczelni, więc się od razu wzięłam w sumie za... No dobra, nie od razu, co ja... No co jest? No... Za to nienawidzę ognistych golemów, bo właśnie one robią takie cuda na kiju. Ja nie wiem, kto to projektował po prostu. Pierdziele, to na razie się nie leczymy. Dajcie spokój. No przecież to jest jakaś masakra. Totalna masakra. Dobra, rozejrzyjmy się, bo może coś tutaj faktycznie być. A jak nie, no to nie. W ogóle nawet nie chciałam tutaj wchodzić, a mój bohater tutaj sobie po prostu wszedł. Dobra. Ach, straciłam bardzo dużo punktów życia przez to wszystko. Tu coś żyje. Okej, będziemy mieli zadanie na pełzacze. Zresztą jak widzimy, są one z ruin, więc to nie są zwykłe pełzacze. Podobno jest ich 13. Także zobaczymy. Na razie zabiliśmy 4. Mamy 5. pełzacza. O wow, ale zlagowało. Pełzacz numer 6. Numer 7. Numer 8. Numer 9. No i tam widzę 4, więc powinno być chyba dobrze. Dzień dobry. Ale powiem wam, że naprawdę... Ich jest tutaj nawet więcej. A to ciekawe, bo gra mi... Poradnik mnie informował, że będzie ich tylko 13. No, ale najwidoczniej to jakiś błąd. Nieważne chyba. Złoczy korzonek do kieszonki dla nas. Tutaj mogłam wejść na to cudo. Jest jakaś kamienna tablica. Kamienna tabliczka Tadmoru. Będziemy tego potrzebować, więc warto się rozejrzeć. Zobaczmy. Kolejny pełzacz. Tam coś jest przy tej wieży. Przy albo wy. Halo? Czy tutaj da się wejść? Słyszę zombiaka, tylko do tej wieży się... Aha, da się wejść, ale przez okno? O nie, to jest mumia. Dobra. Okej. No niestety opary zadziałały. Mamy tabliczki. Dwie. O, kolejna z ruin Tadmoru. Okej, czyli mamy te artefakty, które potrzebowaliśmy tak czy siak znaleźć. Dobrze. Tutaj też jest jakaś część ruin, tylko ja tutaj chyba biegałam akurat. W tej okolicy, z tego co mi się kojarzy. Czy nie? Są tu jacyś przeciwnicy?
Nie, tak, coś jest. Okej, są zombiaki i szkielety. Okej. Jakby mi tak kryty wchodziły, to by było naprawdę miło. Fajnie by się było, wiecie, nie dać tak poobijać, bo potem mnie ta mumia zabije. Jest jakiś kufer, ja podejrzewam, że one pilnują jakiejś kolejnej tablicy. I powiem wam, że mam takie flashbacki bardzo z... No niestety, trucizna robi swoje. Mam takie flashbacki z Gothica 3, z okolców Bensali. Tu są ogniste jaszczurki. Gruczoł jadowy. Przez chwilę chciałam przydać ocet. Wow, trzeszczawy królewskie mieliśmy. I kuferek jakiś. Prawo, prawo, lewo, nie, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo. Sporo złota. Są ogniste jaszczurki. Czy ja się tak chcę na nie bezpośrednio rzucać? Nie wiem. Chyba tak. Chyba jej się nie udało mnie dziabnąć. Nie no, ciekawy ewenement, że czarna jaszczurka, znaczy czarna, Boże święty, że ognista jaszczurka tak łatwo spadła, a tutaj już poszło niekoniecznie tak fajnie. Tak, no. O, tutaj znowu goblinie jagody, bardzo dużo. Dobra. Tutaj coś jeszcze mamy w tej okolicy. No, wydaje mi się, że nie. To znaczy, że możemy wrócić do ruin. Dzisiaj się troszkę tam zabawimy. Odnośnie tego Nordmarczyka, to z tego, co udało mi się sprawdzić w poradniku, na razie nie warto z nim zaczynać zadań. Czyli dopiero później. Dopiero później. Także no na razie mamy to gdzieś, a będziemy się martwić za jakiś czas. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. Mam nadzieję, że tam nic nikt nie schował. Nie, no nie da się tam nawet wejść, więc byłoby to co najmniej dziwne. Tutaj coś ciekawego? Chyba nie. Myślę, że w następnej kolejności pójdziemy do tego obozowiska, tego Alego. A na razie się skupimy tutaj typowo na tej okolicy. Tu są jakieś przełączniki. Są też pełzacze. Okej, tam są nieumarli w środku, bo to już słychać. Niestety nie sprawdziłam sobie, gdzie ja faktycznie, skąd ja kojarzę takie miejscówki jakby w tym modzie. Coś podobnego, czy to było faktycznie w Jaktylu, czy nie. Dobra, no tam byliśmy na dole. Szukamy, gdzie stacjonują orkowie. Oni byli gdzieś tu, nie? Tam jest obóz, dobra. Tylko ja się jeszcze cofnę kawałek, bo nie jestem pewna, czy żeśmy tutaj byli. Tak, byłam tu już, tu wchodzę 10. raz z rzędu. W sumie to tutaj żeśmy zakończyli naszą przygodę. O, właśnie, koło tego cieniostwora. Fajne ma umaszczenie. Wiecie, co jest najgorsze? Jak nie mam broni i się cofam, to mój bohater się nie cofa, tylko obrywa. Słabe. No i tu były te lwice. O nie, golemiarz, zadymiarz. On czegoś pilnuje, ja wam to mówię. Ja tak bardzo nie lubię gnoja. O kurna, no. Wiecie co, w jego przypadku to chyba najlepiej jest cały czas spamić po prostu atak, bo zauważyłam, że on wtedy ma laga mózgu. To jest taktyka na ognistego golema. No.
On wtedy nie wie, co ma kompletnie ze sobą zrobić. To miejsce wygląda dosyć... niepokojąco chyba. W ogóle to za niedługo będziemy mieli znowu kolejny poziom i będziemy mogli dać sobie kolejne punkty w życie. I myślę, że potem damy już w kuszę. Taki mam plan, bo nie wiem, w co byśmy innego mogli je zagospodarować. Także wydaje mi się, że kusza będzie tutaj dobrym rozwiązaniem. Szczególnie, że zdarza mi się z niej korzystać dosyć często. Okej, przyjrzyjmy się tutaj, czy czegoś nie zostawiłam w tym miejscu. Jezu, ale mnie swędzi nos. Co się dzieje? Tragedia. Okej. Tam żeśmy byli. O ile się nie mylę, to są te ruiny tego klasztoru. Tutaj kolejny lew. W sumie to lwica. Szkoda, że nie ma lwa typowego. A może będzie? Dobre pytanie. Tutaj coś jest. Coś tu leży. Czaszka. Dzięki. Trochę nie o to mi chodziło. Pytanie, jak tu wejść, bo tu się zapowiada, że tu jest dużo cholerstwa, a ja tutaj... Oho, jest jakiś przycisk, dobra. Nie wiem, czy chcę go naciskać. Coś się otworzyło. Okej, tu się otworzyło. Dobra, te szkielety to akurat spoko. To one nie sprawiają kłopotów. Chociaż jak mi nie wchodzi kryt, to są trochę gorszymi przeciwnikami. Dobra. Tam na górze jeszcze coś zostało. W ogóle tu jest tak dużo tych znaczników. Mi się wydaje, że... głównie tam w podziemiach się może coś jeszcze znajdować. Tu jest kufer. Okej, zlegowało mi przez chwilę. Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. Raz, dwa, prawo, prawo. Okej, kolejna tabliczka z ruin. Czyli mamy dwójkę, czwórkę i piątkę. O, tak mi się właśnie wydawało, że tu będzie jakiś szkielet. Do broni dwuręcznej. Okej, no i to było chyba wszystko z tego, co mi się wydaje w tym miejscu. Możemy w takim razie wyjść. No i tutaj mamy bardzo dużo pełzaczy. Powinnam iść do tych ludzi, których tam spotkaliśmy najpierw, a nie tutaj buszować. Ale powiem wam, że to jest silniejsze ode mnie. No chodź. No dobrze. Tutaj jeszcze coś jest. Jakiś kompleks, kolejny budynków. To lwica? Nie, cieniostwór. Tam w środku coś może być? Chyba nie. No cóż, lokator mi nic nie pokazuje, więc strzelam, że nie. Tutaj możliwe, że coś znajdziemy. Bo to miejsce wygląda, jakby coś tutaj miało być przechowywane. Tam jest kufer, trzeba by się było jakoś do niego dostać. A
Okej, tu jest jakieś przejście. Aha, to jest takie, dobra, wyjście. Kurde, niedobrze, bo ja podejrzewam, że tam właśnie w środku będzie ta tabliczka. Szczególnie, że jest kuferek, tylko. Jakiś przycisk, coś. Nie wiem, na kolumnie. Tutaj coś jest. Okej. Lewo, 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 prawo, raz, dwa, trzy, prawo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, 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 raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, ajaj, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, trzy. Jedynka, czyli nie mamy trójki. Czyli muszę się gdzieś tak kręcić tutaj. No chyba, że one, wiecie, nie są zależne od tego, jak my się tutaj poruszamy, bo tak też może być. Dobra. Tutaj coś jeszcze mamy. Tu jest jakaś budowla, więc możliwe, że tutaj znajdziemy to, czego szukam. Tam jest runa teleportacyjna. Okej. Tutaj jeszcze coś ominęliśmy. No dawaj. Chyba, że tutaj jeszcze może coś być, ale no tam jest na Bangruna w tamtym miejscu. Więc wypadałoby tam jakoś pokombinować z otwarciem. Tu coś jest. Leczenie średnich ran. Dobra, to się na pewno przyda, bo korzystam z tego. Znaczy, wiecie, w poradniku była lokalizacja. Ale po co sobie psuć, wiecie, zwiedzanie? Ja i tak bardzo dużo korzystam z tego poradnika, ponieważ no, nie chcę sobie popsuć gry, bo przy takich dużych modach to naprawdę powiem wam, że łatwo coś spierdzielić. Dlatego faktycznie ja się staram z tej solucji korzystać, ale nie spoilerować sobie wszystkich zadań, jakie są możliwe, tylko tak, no, w granicach rozsądku, prawda? Dobra. Na 1000% tutaj będzie ostatnia tablica, tylko muszę się wykminić, jak tam się dostać. Chociaż tutaj jest jeszcze coś, gdzie nie byłam. No ale to tutaj widzę, że nic i tak nie ma. Tu jeszcze coś może być. Nic kompletnie? Tam coś jest, ale. No to fizycznie jest chyba pod spodem w ogóle. Okej, no to. Tam też mieliśmy zamknięte, więc nie ma co się tam pchać. Tutaj zostało tylko to miejsce. I tutaj podejrzewam, że jest gdzieś coś do otworzenia znowu. Tylko pytanie, gdzie? Ano jest. O, ognisty demon, mamy go. Dobra, zrobimy go lewo i prawo. W ogóle fajny jest ten dźwięk, jak on nas uderza i jest taki dźwięk, jakby błyskawicy, nie? Spoko rzecz. No niedobrze, bo to był tylko teleport. Spróbujmy może z kimś pogadać. Tu jest
lelek, trolek, gemnok, jest prampek i jest bolak. Myślę, że zaczniemy od gościa, którego możemy okraść, plus no, do niego mieliśmy się tutaj zwrócić. Także... Hej, orku, co tu robicie? Ciszej być, more. W tych runnach łazić śmierć. Gemnok nie chcieć umrzeć w tym przeklętym miejscu. Czego tak się boisz? W tych runnach być pełno wszelkich stworzeń i umarlaków, more. Ale najgorsze być te pełzacze, one kręcić się wśród murów tego pradawnego miasta. Gemnok już dawno by stąd zwiać, ale Nemrosz chcieć, aby ja szukać tu artefakty. Jakie artefakty? Ty nie pytać, more. Dopóki tu być te kreatury, Gemnok nie móc myśleć o niczym innym. Chwila. Już nie musisz obawiać się pełzaczy. Ty być tego pewny, more. Tak. Jeśli chcesz, możesz sam zobaczyć. Zobaczyć. Nie. Gemnok lepiej tego nie robić. Może móc jakiegoś pełzacza przeoczyć. Więc co to za artefakty, o których mówiłeś? Nemrosz mi polecić przynieść mu artefakty. Dużo artefaktów. Pradawnego ludu. Czego właściwie poszukuje Nemrosz? Tego Gemnok nie wiedzieć. Ty może lepiej sam o to zapytać Nemrosza. Ale Gemnok nie sądzić, że Nemrosz to powiedzieć dla Maury. No, świetnie. Teraz wiem tyle, co wcześniej. Mogę chociaż coś dostać za zlikwidowanie pełzaczy. Niestety, Gemnok prawie nic nie ma. Tylko mieć ta stara tabliczka. Ty wziąć. Możliwe, że ona ci się przydać. Dlaczego oddałeś mi artefakt? Czy Nemrosz ich nie poszukuje? Takich szarych tabliczek by mieć dużo, more. Nemrosz potrzebować inne artefakty. Tabliczki innych kolorów. Innych kolorów. Tak, more. 5 różnych kolorów musieć być. Przynajmniej tak głosić jakaś pradawna notatka, którą odszyfrować pewien czarny mag. Ale jak dotąd, Gemnok nie potrafić znaleźć te artefakty. Jeśli ty pomóc mi je znaleźć, ja ci dać jeszcze jedna szara tabliczka. Gdzie mogę znaleźć te kolorowe tabliczki? Skąd mam wiedzieć, more? Gdyby Gemnok wiedzieć, to sam już dawno by wszystkie znaleźć. Gdzieś tu w ruinach one chyba być. Dobra, moi drodzy, bo ja sobie chciałam szybko zerknąć, gdzie mogę znaleźć tą trzecią tabliczkę, bo robi się ciemno, a my jej nie mamy. Także na szybko akurat bym sobie zerknęła. Artefakty, zaraz zobaczymy. Niebieska, na szczycie piramidy przełącznik jest na zewnątrz. Na szczycie piramidy, no to nie byliśmy tu. Okej, czy jednak tutaj da się wejść? No, nie spodziewałam się tego. Dobra. No to zaraz będziemy mieli ostatnią i będziemy to mieli z głowy. Halo? Dobra, no żaden problem. I kolejny kuferek. Lewo, lewo, prawo. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Mamy. No to co, idziemy w takim razie z powrotem. W ogóle też z innymi pogadamy tutaj. Znalazłem tabliczki, które szukałeś. Jak to, more? Ty naprawdę znaleźć 5 tabliczek w różny kolor? Tak, oto one. Nie. Ty zanieść je do Nemrosza. I potem ja ci dać nagrodę. Okej, no to zaraz mu to zaniesiemy. Wszystko w porządku. Teraz nie czas na pogawędki, more. Ej, jak leci? Pogadamy później, more. Witam. Jak wygląda sytuacja? Teraz nie czas na pogawędki, more. Jak wygląda sytuacja? Teraz nie czas na pogawędki, more. Okej, no to... Dobra. To tepnijmy się do obozu Nemrosza. Tak. Robi się ciemno, więc będę musiała się przekimać zaraz. Witam. Przysyła mnie Gemnok.
I mam dla ciebie artefakty. Pokazać je, More. Pewnie znowu być te bezużyteczne szare tabliczki. Gemnok nie wiedzieć, jak odróżnić wartościowe artefakty od szmelku. Jak uważasz? Ale najpierw spójrz na nie. Co? Przecież to być te 5 kamiennych tabliczek różnego koloru, które ja tak długo szukać. To być cud, że ten idiota Gemnok w końcu je znaleźć. No cóż. Wprawdzie, to ja znalazłem te twoje tabliczki. Ja nie mieć czasu na rozmowy z tobą, More. Czy przekazać Gemnokowi, że ja być z niego zadowolony? No jasne. Dobra, wiecie co, skorzystajmy sobie z naszego śpiwora. Cały czas mnie zastanawia, dlaczego tam jest właśnie taki ogień. Odpocznij do rana. To jest bardzo zastanawiające, co to jest. Okej, artefakty, no to w takim razie się tepniemy. Tylko nie mam many. Ale zaraz będziemy mieć, także na luzie. Okej, czwóreczka. Lecimy do ruin. Siema. Podniosłem tabliczki do Nemrosza. Dobrze, More. Oto twoja nagroda. Mhm. Czyli co, na razie nic tutaj nie zrobimy? No to wychodzi, że nie. Artefakty. Pełzacze z ruin, mięso. Straszne ruiny. Okej. Okay. Przyjaciel, bla 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 bla. Droga wysłannicy. Gdzie mieliśmy Kane'a znaleźć? Aha, w Ashdodzie. No dobrze. A no to zróbmy może teraz tak. Na chwilę się przeniesiemy pod Patarę. Bo tam jest gdzieś skarb do wykopania bodajże, chyba. Do Patary. Tutaj. No i teraz jest tutaj w ogóle normalnie. Tutaj to było bardzo dziwne, że było tak ciemno. Tutaj na dnie jaskini możliwe, że jest skarb, ale nie jestem pewna, czy dobrze zrozumiałam z tego, co mi pisaliście. Dlatego ostrożnie sobie zejdziemy na dół i zobaczymy, czy to jest prawda, czy nie. Ja niestety już nie pamiętam, więc trochę kiepsko. No ale możliwe, że tak. Także sprawdzimy. Ja też nie wiem, czy ja do końca dobrze idę tutaj na dół. Czy myśmy w ogóle byli tam na dnie? Byliśmy chyba. Byliśmy, tylko ja tutaj nic nie zrobiłam. Także warto by się było... Tym, myśmy tutaj nie byli. To wam powiem, że nawet lepiej. Dobra, szukamy jakiegoś X-a. Nie widzę na razie. Możliwe, że tam będzie na samym końcu. A jak nie, no to przynajmniej przyszliśmy tutaj dla tych dwóch pełzaczy, nie? No i dla rdeścików polnych jest X. Dobra. To kopiemy. Faka. A to jest jeszcze inny skarb, tak? To był skarb jakiś na plaży. No dobra. Czyli to nie to, nad jaskinią. Nad górską jaskinią, która znajduje się niedaleko obozu koczownika Saida. No to i tak tam chciałam się udać, tylko my nie mamy pancerza koczownika, dlatego na razie się tam nie będę pchała. W ruinach domu, no to w sumie do Ugaru się możemy udać i tam wykopać.
Bo ja nawet mniej więcej wiem, gdzie to jest. Także. Stój, nieznajomy. Ten, kto chce przejść do Ugaru, musi bezwzględnie podlegać prawom miasta. Co to oznacza? To, że nie możesz tu wszczynać bujek. Jeśli za... Dobrze, dobra, pozwólcie, że to przeklikam, bo weszliśmy od innej strony do tego. Czemu mi życie uciekało? Przecież mam pancerz odporny. Tutaj gdzieś są te ruiny domu. Czy nie? Mi się kojarzyło, że to gdzieś tu. To akurat dziwne. Zapiszmy się. Jestem ciekawa, jak ta broń się prezentuje. Słabo, to taki sztylecik po prostu. No ale to nie są te ruiny domu? Zaraz, bo mamy mapę tego. Ja przecież jestem idiotą. Dobra, nieważne. Mapa. Teraz pytanie, gdzie ta mapa jest? Mapa skarbów, to nie. Mapa Korusu, nie. Mapa Warantu, Doliny, Ashdodu, Terenu, Obserwatorium, Wojenna. Mapa Wyspy Skarbów. Nie. O. No, jesteśmy niedaleko. Ale to nie jest tutaj, prawda? No, w ruinach domu, czyli... Nie otwieraj mi tej mapy. No, tu są ruiny domu. Jest malutki iksik. Parę sakieweczek. Dobra, wykonane mikro zadanko. Co mamy jeszcze do zrobienia? Złoto, przyjaciel, bla 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 bla. No nic w sumie, ewentualnie poszukiwanie skarbu nad jaskinią. I tak się stąd wyteleportuję. Na razie nie będę w Ugarze nic robić. Albatros, Patara, Wybrzeże. Wieża szkieletów obok Aslana? No nie. Dolina Ashdodu? Nie. Do ruin Tadmoru. Bo tutaj mogliśmy sobie właśnie odbić jeszcze gdzie indziej. Tak, na tam są jakieś zabudowania. Tam coś jest. Zaraz, mapa. Teraz się przyda zresztą. Pole bitwy jest tam na górze. Tam. Tak. Obóz Alego jest tutaj, w tę stronę. Tam jest, dobra. A czy tam da się przejść? Da się na pole bitwy chyba dostać. Pytanie, czy będzie mi się podobał mój pancerz asasyna, czy niekoniecznie. Tutaj nic nie ma? Chyba nie. A może? Ty, no tu się da gdzieś wspiąć. No nie wierzę w to. No da się, jakby. Trochę jest momentami ciężko. A może się jednak nie da? Dobra, wiecie co? Nie będę na razie kombinować. Idziemy tam wyżej. Zobaczymy, czy mnie będą bili. Bo tego akurat nie wiem, czy oni... Chyba nie. A jednak biją mnie. To ciekawe, jaki ja pancerz muszę tutaj mieć.
Asasyna? Znaczy się koczownika, czy co? Czy wystarczy zwykły pancerz, taki na przykład w ogóle niefrakcyjny? Nie wiem, na przykład ta szata. Tak tylko z ciekawości zerkniemy. Bijecie mnie w tej szacie? O, tym bardziej. Dobra. To spróbujemy jeszcze założyć pancerz paladyna. No ale to chyba jest ewentualnie ten łucznika na przykład, bo to jest pancerz taki... Dobra, ale zobaczmy najpierw paladyn. Rozerwę cię na kawałki. Teraz to nawet na mnie krzyczą. Oh my god. Niedobrze. Niedobrze, bo nie mamy za bardzo punktu odniesienia. Wygląda na to, że żadna moja zbroja im się nie podoba. Ostatnia próba to ten pancerz łucznika, załóżmy. No nie. Spadamy. Okej, czyli na razie nie mamy tutaj możliwości hasać. Tak, dobrze. W sumie tutaj jeszcze moglibyśmy, skoro tutaj byliśmy przy tym forcie. No i dupa. Wiecie, co mogliśmy jeszcze zobaczyć? Bo tam były zębacze jeszcze w jednym miejscu. Jestem ciekawa, czy tam gdzieś dalej można zajść. Tu coś leżało. Okej, to bronie z tych szkieletów pospadały. No, takie luźne dzisiaj mamy bieganko, co nie? Tak, tędy. Prawie tam spadłam na dół. O Jezusie Maryjo, tu mnie interesuje. Tylko trzeba by się było wyleczyć. Przynajmniej troszkę. No to tak, to miejsce na pewno. Zobaczymy, czy coś tu jeszcze jest. Na pewno są brzytwiaki. Mają dosyć duże agro na mnie. No dobrze, mamy więcej korzeni leczniczych. Tam wyglądało, jakby się dało wejść, ale chyba się nie da. Dobra, widzę, że tak atakują mnie w miarę pojedynczo. Więc mamy trochę spokoju. No, a tutaj jest jakiś też taki większy trochę teren, dlatego chciałam się tutaj rozejrzeć. Okej. I kolejny brzytwiak. Dobra. Zobaczmy, tutaj mi jeden chyba wcześniej właśnie zleciał tam na dół. Popełnił samobójstwo. Tutaj coś jest, jakiś... Ty, a może my na ten most wejdziemy tędy od góry? Tam coś jest na bank na górze, wiecie? Ażbym się tam szczytowała zobaczyć. Tak, jesteśmy na tym moście. A tutaj coś żyje za tą skałą. Co tutaj śpi? To w skale? Co jest? Aha. Mogę wejść w tą skalę? Nie. No oczywiście, on może, ja nie.
to jest jakaś świątynia. Ej, masakra, gdzie ja lezę, nie? Znowu robimy jakąś eskapadę życia. No ale dobra, no. Tu jest jakaś świątynia. Ty, a może znajdziemy ten skarb, nie? Skarbu nad jaskinią. Nad górską jaskinią, która znajduje się niedaleko obozowiska. No nie wiem, chyba raczej nie tutaj. Co to jest? Dobra. Dzięki, gro. Ja rozumiem, że powinnam tu przyjść później, ale... Okej, gra mnie właśnie skazała na... Okej. Nie potrafiła mnie wycofać stąd. Czyli to jest kolejne miejsce, z którego gra mnie na aktualnym etapie po prostu wyrzuca. Tylko no wiecie, bym chciała dostać wpis do dziennika. I tu jest ten problem. Bo nie chcę tam wchodzić, a chcę mieć wpis. O. No nie wchodź tam. Oh my god. Tu ktoś nie żyje. Okej, bo... Co tu się dzieje? O nie, dobra. Nie, bo bagujemy grę, bo ona mnie tam wpuściła. A nie powinna mnie tam wpuścić w ogóle. Przez co nie mogłam wyjść. Chyba, żebyśmy zaczęli do tych szkieletów może strzelać stąd? Znaczy, jakbym miała tam na przykład większy procent. Okej, udało się. Dostałam tylko wpis do dziennika. To akurat dobrze się składa. To zróbmy save'a, żeby tego teraz nie stracić. I jak to wygląda na mapie? No, to jest ewidentnie... Oh my fucking god! Nie no, tego sobie nie odpuszczę. Wiecie, co mi się wydaje? Że tu może być Embarla, gdzieś jakaś Firgasto czy coś. Bo to miejsce tak wygląda. Osobiście przypomina mi tą jaskinię. Ale nasz bohater... Co jest? Ja mam dalej 10%, czy już mam kurna 30%? Ale powiem wam, że to nie jest u mnie pierwszyzna. No i kolejny teleport w nieznane miejsce. O cholera jasna. Nie spodziewałam się, że gra mi da teleport do takiego punktu. Wiesz co, zejdź mi z głowy. Nieznane miejsce, no to jak gra mi sama mówi, że to jest nieznane miejsce. Co ja tak dobrze strzelam? Znaczy ja nie narzekam, ale... Jestem po prostu zaciekawniona. To wszystko wygląda, jakby tam się dało na górze chodzić. Tutaj dalej można włazić jeszcze wyżej. Co ja robię w ogóle? O nie. Ta paskuda tam spadła niżej. Trudno, ja tam nie będę schodzić specjalnie, bo mi tam spadł jeden gryf na dół. Do nieznanego miejsca. Zobaczymy w takim razie, co tutaj jest w tym nieznanym miejscu.
Liczę na coś ciekawego. Coś tu się na mnie... Okej, Lampard, siema. Chyba się nie myliłam co do tego, że tutaj da się chodzić. No przecież jak na mój gust to twórcy jak nic tutaj przegięli po prostu. Tam jest jakiś obóz. Zaraz się okaże, że tutaj też powinno być więcej potworów, a ja tutaj znowu chodzę nieproszona. What the fuck, naprawdę. Tu można przejść. Gdzie jestem na mapie? Oh, co ja bym zrobiła bez tego lokatora, no? Co ja bym bez tego lokatora zrobiła? No dobra. W ogóle nie wiem, czy wiecie, dlaczego ja tak bardzo naciskam na tą... barlę. Ale to dlatego, że gdzieś mi się mignął filmik na YouTubie, czy jakaś informacja, że właśnie podobno można tutaj znaleźć na... właśnie, że w Warancie typowo. Masakra. No. Że właśnie można gdzieś znaleźć jakąś embarlę w takim troszeczkę mniej, wiecie, znanym miejscu. I dlatego pewnie takie mam nieodparte jakieś wrażenie, że może się udać. Okej. No dawaj. No nie wiem, czy coś jeszcze będzie tutaj więcej od tych gryfów. Co my tu mamy? Stary grób. Ja mogę to kopać? O cholera, jasna, mogę to kopać. Dobra, tu nic nie było ciekawego. List Stefana. No na takie smaczki właśnie czekałam. Zobaczmy, co my tu mamy. Między wybrzeżem a pustynią Ashdodu jest duża jaskinia, gdzie znajduje się kilka stworów. W dolnej części jaskini zakopałem swoje oszczędności. Zasadniczo miałem nadzieję, że innym razem zabiorę je z powrotem, ale los zrządził inaczej i to stało się niemożliwe. Teraz jestem stary i bliski śmierci. Już nie potrzebuję złota. Byłoby szkoda, gdyby to złoto nie posłużyło już nikomu. Dlatego napisałem ten list i mam wielką nadzieję, że ktoś go znajdzie. Stefan. Między wybrzeżem a pustynią Ashdodu jest duża jaskinia. To chodzi o tą jaskinię, prawda? No. No to widać, że jesteśmy gdzieś tutaj chyba w okolicy. Miło. Dobra, tu jest jeszcze jakiś pojedynczy grób. No
Okej, tu było w miarę dużo fajnych fantów. Tam na dworze się coś na mnie znaczy na dworze, na górze się coś triggeruje. No dawaj. No dobra. No to co, lecimy chyba tam na górę też można wejść. Tragedia. Żarłoczne gryfy tym razem. Oh fuck my life, dużo was. Na szczęście dalej schodzą na hita. No. Okej. Dużo piór mam. Tam się da wejść też właśnie wyżej. No ale tutaj dalej też się da przejść. I tutaj jest jakieś ognisko, jakiś obóz. No to zobaczmy. Aha, to są rabusie. Tylko zaraz oni bardzo biją. I to może tamci to też byli rabusie, a mi się popitoliło. Dobra, to wiecie co? Najpierw się cofniemy. I faktycznie wejdziemy tu na górę. Ja w ogóle powinnam odcinek kończyć. No ale dobra. Może to jest ta jaskinia w sumie? Cholera wie. Okej, dużo lwów. Matko i córko, gdzie ja łażę? Tam jest jakiś kierunkowskaz. No do Amarny pewnie, nie? No tu jest w sumie jakieś miasto. Tam coś jest na górze. Powiem wam, że to jest masakra. A tutaj mogę wejść wyżej? Pewnie mogę, ale... Mogę, bo tam są jakieś potworki. Nie no, muszę zobaczyć, dokąd jest ten kierunkowskaz. Bo to jest mega istotne. Są nawet dwa zresztą. Amarna... Iż co? Oh my fucking god. Gdzie ja łażę? Do Isztar? No to fajnie. To przydałby się w takim razie jakiś teleport, kurna, do przełęczy czy coś takiego. Znaczy pewnie jest. Tutaj w ogóle właśnie trzeba się rozejrzeć po tym całym terenie. Przynajmniej mamy to w to nieznane miejsce, nie? Tutaj znowu jest taka jakby biurza paskowa. Co ja mówię, Boże Święty? Ja już się nie umiem nawet wysłowić, masakra. Czemu to jest taki dziwny plac pusty? Aha, bo tutaj da się tutaj wyżej wejść, dobra. O Jezus, kochany. Serio? Dwa golemy obok siebie? Dobra. To nie byłby pierwszy i ostatni raz, jak się bijemy z dwoma. Zresztą... Aha, bo tamten jakimś cudem oberwał raz.
No. Dobra. To wiecie co, to zgarniemy sobie jeszcze to, co tutaj jest i spadamy stąd. Okej, tamten się wkurzył. W sumie skoro się przyblokował, to może jego kumpel najpierw przyjdzie do mnie. No chodź. No i dobra. No dawaj. Okej. Zobaczmy, no tam na górze jest więcej, tylko podejrzewam, że golemów, bo czego by innego. Dobra. Albo wiecie co? Nie, no dobra. O Boże, jak ja się nie mogę dzisiaj zdecydować. Kurde, tam jeszcze jakieś połacie terenu. No nie! Nie, tylko nie ty. Nie, nie, nie. Weź się spierdziel i... Proszę cię. Dobra, zrobimy tak. Ile? Ile wchodzi w ciebie? Ile? No przecież. Co ciekawe, nie oberwałam. Dobra, musimy go zaspamić, bo dostanę w twarz, to mi się odechce życia. Okej, dobra moi drodzy. Nie. Kończymy odcinek w tym miejscu. Dzięki wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza, trzymajcie się. Lecę nagrać dla was jeszcze jeden odcinek. Na razie będziemy na pewno zbierać, wiecie, teleporty, chodzić po świecie, później się zajmiemy typowo zadaniami. Czyli no będę się starała tutaj przy Amarnie no wziąć głównie teleport. A tak to będę chciała się jeszcze przebiec i zobaczyć inne miejscówki, bo tutaj na pewno coś jeszcze jest do zwiedzenia. To jest po prostu hit, że ten warand jest tak wielki, twórcy popłynęli nieźle. Najlepsze jest to, że z tej mapy nawet to nie wynika. Tak wiecie, patrzymy na nią i mamy takie, no dobra. No a potem widzimy to, co widzimy. I zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest tylko część warantu tak naprawdę. Bo jeszcze jest Isztar, którego nie ma tutaj na mapie i wiemy, że jest w stronę przełęczy. No, ciekawie. Dzięki i do kolejnych filmów. Cześć.